ze mną skarbnik gminy Biała Podlaska, pan Krzysztof Radzikowski, a jesteśmy w cudownej, fajnej, ciekawej miejscowości o nazwie Pojelce. Jesteśmy tutaj dlatego, że dość pokaźny odcinek drogi w tym momencie przechodzi remont. Dokładnie. Gmina Biała Podlaska rozpoczęła niedawno remont drogi miejscowości Pojelce prowadzącej aż do Cełujek. Jest to odcinek o długości 1,5 km i postanowiliśmy już nie łatać dziur, tylko wyremontować w całości ten odcinek poprzez położenie nowej nakładki asfaltowej. Ta nowa nakładka asfaltowa znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tej drodze, poprawi jakość poruszania się po tej drodze dla mieszkańców. Jeśli chodzi o remont tego odcinka, to pozyskaliśmy tutaj część środków 50% Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i całość tego zadania opiewa na kwotę ponad 1,5 miliona złotych i planowane zakończenie musi odbyć się do 30 listopada tego roku. Pojelce to jedna z kilku miejscowości, w których przykład możemy tego typu inwestycji podać. Podobne zadanie czeka, bądź jest realizowane, nie wiem, do Kudów i chyba jeszcze była jedna miejscowość. Tak, podobne zadanie, remont drogi w Dokudowie jest prowadzone, również z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i tam też jest odcinek ponad 1,5 kilometrowy. O, właśnie widzimy przejeżdżające maszyny budowlane, więc na żywo trwa remont właśnie. I w Dokudowie, wracając do remontu w Dokudowie, też już nie będzie to remontowane poprzez łatanie dziur, tylko położenie nowej nakładki asfaltowej. Będzie piękna, nowa droga, znacznie poprawiająca jakość życia mieszkańcom. Ze mną Marek Czeczko, radny gminy Biała Podlaska. Wcześniej rozmowa z panem Krzysztofem Radzikowskim, skarbnikiem gminy, ale również pana radnego zapytam o to, co się dzieje w Pojelcach, dlatego że widzę, że chodzi, obserwuje i dogląda. Staramy się tutaj cały czas monitorować, co się dzieje. Jest to inwestycja, która jest realizowana w miejscowości Pojelce, ale jest aż do miejscowości Cełujki, tak? Inwestycja wyczekiwana, petycje, podpisy mieszkańców, oczekiwania, jak ta droga wyglądała wcześniej i dlaczego akurat ten odcinek? Tak, ten odcinek został wybrany, ponieważ droga była już dosyć słabej jakości. Co roku była naprawiana, łatana, dziury, więc wyszliśmy z inicjatywą do gminy, tak, żeby ta droga została tak jakby naprawiona w całości, żeby już po prostu był komfort użytkowania tej drogi, tak? Naprawa polega na tym, że nakładana jest zupełnie nowa nawierzchnia asfaltu. Tak, tutaj jest nowa nawierzchnia asfaltu, nałożona na którą była już wcześniej, tak, czyli starą. Są tutaj stosowane dwie warstwy, jedna jakaś tam gruntująca, a druga ścierająca, tak. Więc fachowa robota, firma Choreglad bardzo dobrze wykonuje swoje usługi, także tutaj chwalimy tą firmę. Dodajmy, że również odremontowana świetlica. Tak, oczywiście tutaj na prawo jest wyremontowana świetlica, tak, z funduszu rządowego, docieplona, cieszy oko, mieszkańcy z chęcią i z przyjemnością korzystają.